Kłaniamy się, proszę Państwa, tym razem z Czarnocina. Dziś skarby leśne, proszę Państwa, a autorkami są pani Mirka Nowak i jej... Emilka Żurawska. Emila. A więc dzisiaj skarby leśne, czyli pierogi... Kto to takiego panie Zitku zrobił, brzydkiego pieroga? A no właśnie, nie wyszło mi, bo to tak źle zlepiłem. Za szybko. Za szybko. Dziś pierogi jagodowe, wspaniałe, udało nam się z samego rana zebrać. Co prawda tych jagód nie jest tak... Ciężko było. Tak dużo, ale można sobie pozwolić i zrobić przepiękną ucztę. Pani Mirko, cała tajemnica polega na przygotowaniu jagód. Tak, ale każda dobra gospodyni ze wsi, no. Ja nią jestem, wie. Jagody, mąka ziemniaczana, która wytworzy odpowiedni sosik po zmieszaniu. Mieszamy. Tak, i cukier oczywiście, bo jagody nie są na tyle słodkie, żeby dawały aż tyle słodyczy. Do tego kupa miłości i są pyszne jagody. No i tutaj robimy takie pierogi właściwie... W spartańskich warunkach, ale wychodzą chyba dobrze. No, wyglądają jak wielorybki, jak sumy tutaj, jak albo jeżyki, sandacze. Jak jeżyki, myszki, co tylko sobie wyobrazia na podpowie. Ale również można te pierogi przygotować z innym farszem. Tak, farszów jest tyle, ile chyba gospodyń domowych. No i dzisiaj jeszcze mamy w zanadrzu. Dzisiaj mamy w zanadrzu jeszcze pierogi z farszem, z kapustą, grzybami i mięskiem. I z jednym składnikiem, o których nie powiem, no to jest tajemnica widzieńska. Świetnie, proszę Państwa. Wymyśliła to jedna stara gospodyni, ten składnik dodałyśmy raz i były na tyle rewelacyjne, że po prostu inaczej być nie może. No to zabieramy się za lepienie dzisiaj pierogów jagodowych. Teraz zapraszamy. Obrawa wielkie na pierwszej Radio Piracki. Dobra, co jest pod numerem drugim? Numerek 2 to krzesełko porządkowane. Dobra. Gratuluję. Albo ogrodowe. Jaki masz numerek? Numer 3. Kto ma trójeczkę? O, brawo. Wielkie brawo, właśnie. Wielkie brawo, aplauz. Numer 3 to jest numerek pirata. No i na to wszyscy czekaliśmy. No to widzicie Państwo? Można było wykopać na każdym Czarnocinie odkurzacz. Gratulacje, wielkie brawa. Brawo, brawo, słychać, brawo.